Nowa forma zajęć podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym. Warsztaty w Nadleśnictwie w Sieradowie i zajęcia z mediacji rówieśniczych. We Wleniu rozpoczęła się duża inwestycja. Tutaj powstaje przedszkole plus klub malucha. Zbliża się zima, czas zmienić opony. To już najwyższy czas, bo temperatury już spadają, pierwsze przymrozki. Witam Państwa, Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny Telewizji Dami. W jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego podpisano porozumienie uruchamiające nową formę zajęć dedykowanych absolwentom poprzedniej edycji Uniwersytetu Liderów, organizowanego m.in. przez Towarzystwo Karkonoskie, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Pierwsze zajęcia będą to warsztaty w Nadleśnictwie Świeradów. W planie jest również organizacja specjalnego szkolenia z mediacji rówieśniczych. Skąd taki pomysł, skąd taka inicjatywa i co chcecie osiągnąć? Pomysł jest wspólny pani mediatorek i naszego, jakby powiedzieć, zakusu, chęci, żeby dalej rozwijać umiejętności menedżerskie młodych ludzi, którzy zakończyli poprzedni semestr egzaminem i dyplomem. Nazwaliśmy to tak roboczo, trochę na wyrost, studia podyplomowe, no bo właściwie są kontynuacją naszego Uniwersytetu Liderów, który trwał cały poprzedni semestr. I to, co w tej chwili będziemy robić, dotyczy tylko i wyłącznie absolwentów poprzedniego semestru. To jest młodzież z całego regionu. Już dzisiaj mamy zapytania z innych części nawet Polski, którzy są zainteresowani, aby tego typu inicjatywa powstawała w wielu innych ośrodkach akademickich na terenie naszego kraju. Zgłosiły się do nas instytucje, dwie, które mogą wzbogacić wiedzę naszych absolwentów. Po pierwsze Nadleśnictwo Świeradów, a po drugie firma mediacyjna i stwierdziliśmy, że jest to dobry pomysł do tego, żeby po pierwsze, jeżeli idzie o kwestię współpracy z Nadleśnictwem Świeradów, rozwinąć problematykę edukacyjną, uwrażliwiającą przede wszystkim młodych ludzi na ekologię, na nowe trendy, jeżeli chodzi o zarządzanie w ramach zrównoważonego rozwoju, ale także w ramach nowego zarządzania publicznego, które młodzi ludzie mogą jakby od kuchni rozpoznać. Zarządzanie lasem, co to takiego jest? Żeby pokazać młodemu pokoleniu, co to znaczy prowadzenie gospodarki leśnej, że to nie jest tylko wycinanie drzew lub tylko skupienie się na ochronie przyrody, że to jest połączenie i biznesu, ochrony przyrody, pozyskania i użytkowania lasu. Satysfakcja, że to ruszyło i to na taką skalę. Druga rzecz, no, to działanie wiąże się z naszym statutowym celem edukacja proekologiczna. Pierwszy raz mamy taką możliwość, żeby realizować projekt, który jest na bazie ekonomii. Dla nas jest to coś fascynującego, bo my też działamy na bazie ekonomii i my się na pewno czegoś nauczymy i chcemy nauczyć młode pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie mediacyjne, to ten potencjał, który otrzymali nasi młodzi studenci, dotyczył głównie umiejętności zarządzania zespołem i umiejętności liderskich. Tutaj bardzo ważne jest, aby umieć zarządzać w kryzysie, w sytuacji konfliktu, poprzez konflikt i zarządzać generalnie konfliktem. I myślę, że te kompetencje będą do zdobycia w ramach współpracy z naszymi partnerami. My włączamy się z mediacją. Chcemy promować wśród młodzieży inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż pójście do sądu. Będziemy propagować mediację wśród młodzieży. Uważamy, że teraz w tych czasach, gdzie jest tak dużo konfliktów, tak dużo jest hejtu i tak dużo jest nieporozumień, to trzeba skupić się na rozmowie, pokazać młodzieży, że można rozmawiać, że trzeba rozmawiać, a przede wszystkim, że trzeba aktywnie słuchać. Jeżeli to młodzieży się wytłumaczy i pokaże się, powie się właśnie na temat mediacji, na temat sposobu rozwiązywania tych właśnie konfliktów,
to myślę, że jest to taki pierwszy krok do rozpowszechniania mediacji w ogóle w Jeleniej Górze w szkołach. Aby tych konfliktów było jak najmniej, żeby wszyscy potrafili z sobą współpracować. Co następne? No mamy plany jeszcze, ale tam dopiero rozmowy trwają. Chcielibyśmy, żeby w każdym semestrze oni mieli przynajmniej dwa spotkania, dwa takie dodatkowe zjazdy. To będzie dość rzetelna wiedza, więc każdorazowo będzie zakończona otrzymaniem certyfikatu z uczestnictwa w takim szkoleniu. Chcemy, żeby to była kontynuacja naszych zajęć uniwersyteckich. We Wleniu ruszyła budowa nowej siedziby dla miejscowego przedszkola. Inwestycja ta pochłonie około 8 milionów złotych, z czego większość pokryją środki zewnętrzne. Jednak oprócz przedszkola w budynku znajdzie się miejsce dla nowej dużej kuchni, a także dla klubu Malucha. Jest to bardzo wyczekiwana inwestycja w gminie Wleń. Obok miejscowej szkoły powstaje nowa siedziba dla tutejszego przedszkola. Od wielu lat mieliśmy nakaz strażacki dotyczący funkcjonowania naszego przedszkola, ponieważ przedszkole funkcjonowało jak do tej pory w Zespole Szkół imienia Świętej Jadwigi Śląskiej, a my musieliśmy stamtąd to przedszkole zabrać i wybudować nowy budynek. Uzyskaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu oraz pieniądze z takiego projektu na kluby Malucha. W sumie inwestycja pochłonie około 8 milionów złotych, z czego tylko 400 tysięcy pochodzić będzie z gminnego budżetu. Tutaj powstaje przedszkole plus klub Malucha. W tym budynku będzie także jadalnia plus taka nowoczesna kuchnia. Czyli to, co jest najbardziej w naszym przypadku potrzebne. W szkole kuchni nam bardzo brakuje, w związku z tym ta kuchnia będzie obsługiwała i szkoły, i przedszkole. A nowoczesny klub Malucha to taki żłobek dla troszeczkę starszych dzieci, czy od roku czasu. Wszystkie dzieci, które u nas się urodzą, a może i część dzieci nawet z zewnątrz, z ościennych gmin, będzie mogło tu znaleźć swoje miejsce, a rodzice będą, mamy będą mogły w tym czasie pracować. Jeśli nie będzie żadnych dodatkowych robót, to nowe przedszkole z klubem Malucha powstanie w trakcie 17 miesięcy. Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o pierwszym śniegu, który spadł w górach. Kwestią czasu jest to, kiedy śnieg pojawi się na naszych drogach. Warto więc zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu, odpowiednio wcześnie wymieniając opony na zimowe. Opony w samochodzie to niezaprzeczalnie jeden z fundamentów bezpieczeństwa, dlatego warto pamiętać o ich zmianie przed sezonem zimowym. Mieszanka, z której wyprodukowane są opony, utrzymuje swoje właściwości tylko przez określony czas. Kwestia zużycia opony, gdzie mamy specjalną skalę zaznaczoną, opony zużycia, ale no maksymalnie 5-6 lat to jest taka maksymalna granica. Z wiekiem zmniejsza się przyczepność, a co za tym idzie, droga hamowania się wydłuża, która na śniegu i tak jest o wiele dłuższa niż na suchej nawierzchni. Dlatego zdaniem specjalistów najlepiej zdecydować się na nowe opony. Moim zdaniem nowe. Cena opony jest już tak adekwatna. Kiedyś były te ceny opon o wiele wyższe, teraz tylko nowe opony. Bieżnikowane mieliśmy przypadki, różne klienci skarżyli się, że różne przypadki były tych opon bieżnikowanych, także bardziej nowe opony. Niektórzy decydują się na opony wielosezonowe. Niestety, ale w naszym górskim klimacie nie do końca się sprawdzają. Pozostaje więc pytanie, jakie opony wybrać? To już kwestia budżetu klienta. Na pewno, że opona zależy od klasy auta i na pewno dobór opon, bo to też ważne przy ubezpieczeniu jest. A w niektórych przypadkach i gwarancji auta. Ponadto wymiary i rozmiary opon oraz felg, które zostały przedstawione w instrukcji obsługi, były przetestowane przez producenta i to na nich poruszanie się wybranym pojazdem będzie najbezpieczniejsze. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.